Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z odcinkiem, o który prosiliście mnie od kiedy dowiedzieliście się, że zmieniłam telefon. A jest to filmik What's on my phone. Nie spodziewałam się takiej ilości wiadomości, ponieważ pisaliście do mnie tak naprawdę codziennie. Pod filmikami też były takie prośby, abym właśnie taki odcinek dla was nagrała. Mam tutaj mój telefon. Powiem wam, że teraz aż dziwnie się czuję, ponieważ nie wiem, kiedy ostatnio nagrywałam taki filmik, kiedy sobie po prostu siadłam, coś pokazywałam, jakiś wiecie, haul zakupowy, taki filmik siedzony. Ponieważ teraz jest kwarantanna, nagrywam dla was vlogi, bardzo lubicie tego typu odcinki, więc tak, w końcu przyszedł czas na taki odcinek zwykły i stwierdziłam, że teraz najbardziej popularną opcją pokazywania wam, co jest na moim telefonie, będzie po prostu nagrywanie ekranu i tutaj będę wam po prostu to wyświetlać. Bo stwierdziłam, że tak wiecie, przestawianie kamery, pokazywanie wam, będzie coś tam prześwietlać, a tutaj po prostu wszystko idealnie będziecie widzieć i też przez cały odcinek będziecie widzieć moją twarz, więc no nie wiem, dla jednych to dobrze, dla niektórych może gorzej, ale nie przedłużając, chciałabym was właśnie zaprosić na taki odcinek. Wpadajcie również na mojego Instagrama oraz TikToka. Tak, założyłam podczas kwarantanny TikToka. Mam go w sumie od kilku tygodni, więc możecie wpaść, mnie zaobserwować, będzie mi naprawdę bardzo miło. A oczywiście Instagram to jest chyba moja ulubiona aplikacja. Tam wstawiam zdjęcie tak naprawdę prawie codziennie. Staram się być na bieżąco z wami właśnie na Instastory, kiedy nie ma filmów na kanale, no to wtedy jestem na Instagramie, więc obserwujcie mnie koniecznie, tam dodaję wam zdjęcia jakichś stylówek. Nawet jak siedzę w domu, to staram się być po prostu na Instagramie ciągle dostępna. I teraz może zacznę od telefonu, bo wiem, że będą pytania, mimo tego, że powiedziałam w ostatnim filmie, że właśnie zmieniłam telefon. Na jaki? Jest to iPhone X. Chyba każdy go kojarzy, zna taki telefon. Bardzo jestem z niego aktualnie zadowolona. Chciałam takiej lekkiej zmiany, ponieważ mój poprzedni telefon po prostu już ze mną nie współpracował i niestety bateria bardzo szybko się rozładowywała. Tak naprawdę nie miałam w ogóle pamięci na nim, więc teraz czas na coś nowego. Zacznijmy od tapety. Ja mam taką z Pinteresta, z kwiatuszkami. W sumie tutaj nie ma nic szczególnego. Także przechodzimy już do telefonu. Odblokowuję. Ja mam tutaj tak odblokowywanie na Face ID. Także powiem wam, że jest to wielkie ułatwienie, kiedy po prostu przykładam telefon sobie tak i on się odblokowuje, więc cieszę się, że jest taka tutaj funkcja. Zaczynając od góry, ja tutaj mam oczywiście takie aplikacje, które zawsze są na iPhone'ie, czyli kalendarz, App Store, zdjęcia, aparat, mail. Powiem wam, że ja z tego maila tak średnio korzystam, ponieważ mam Gmail i po prostu jakoś tak tutaj, nie wiem, jestem taka trochę dziwna, ponieważ zainstalowałam aplikację Gmaila, a z tego maila nie korzystam. W sumie nie wiem dlaczego. Zegar, oczywiście wiadomo, tutaj budziki i tego typu rzeczy. Jak chodziłam do szkoły, to zawsze miałam ustawiony budzik na godzinę 6:15. Dalej ustawienia, mapy, pogoda, notatki, przypomnienia. Powiem wam, że z tych przypomnień to ja w ogóle nie korzystam. Kontakty, dalej aplikacja Watch, czyli do mojego zegarka, ponieważ on jest połączony z telefonem. Jestem bardzo zadowolona z Apple Watcha i powiem wam, że to był jeden z najlepszych prezentów, który dostałam. Serio, naprawdę, Apple Watch jest świetny. Oczywiście wiem, że są różne opinie na temat Apple Watcha, jednym się sprawdza, jednym nie, ale jeśli chodzi o mnie, to jestem bardzo, bardzo zadowolona. Tylko niestety teraz jest mi go dosyć szkoda, ponieważ leży sobie i się kurzy. Akurat teraz go założyłam, staram się, wiecie, mimo tego, że jest kwarantanna, to go zakładać, wiecie, żeby nie było. Dalej aplikacja Zdrowie, powiem wam, że ona jest nawet przydatna. Jak miałam mój poprzedni telefon, to sprawdzałam tak naprawdę codziennie, ile właśnie kroków zrobiłam, ile kalorii spaliłam, wiecie, ta aplikacja jest nawet spoko. Dalej mamy FaceTime, Spotify. Wiadomo, że Spotify to jest taka aplikacja, którą większość osób pewnie ma na swoich telefonach. No wiadomo, że tutaj jest do słuchania muzyki. Dalej mamy muzykę. Z tej aplikacji jakoś za bardzo nie korzystam, wolę po prostu Spotify'a. Dalej mamy kalkulator i później taki folder media. I tutaj mamy wszystkie moje media społecznościowe, wszystkie takie aplikacje najpotrzebniejsze, które zawsze będą w sumie na moim telefonie. I mam tutaj takie aplikacje jak YouTube. Wiadomo, nic szczególnego. YouTube jak YouTube. Jeśli chodzi o TikToka, to nigdy wcześniej bym nie pomyślała, że będę go miała. No i aktualnie mam prawie 60 tysięcy właśnie na TikToku. Bardzo dziękuję za to, że jesteście tam ze mną. Powiem wam, że niektóre moje filmiki na przykład mają 500 000 wyświetleń i to jest bardzo miłe, że wiecie,
od niedawna jestem na TikToku, jeszcze się uczę tak naprawdę, większość rzeczy jeszcze nie ogarniam, ale bardzo dziękuję, że jesteście ze mną, także sobie tam trochę tańczę, robię jakieś takie, wiecie, rzeczy, które są popularne na TikToku, więc zapraszam Was serdecznie. Nazywam się Amelia Zalewska i Podłoga. Mówiłam Wam, że ja to robię tak naprawdę for fun, ale dużo ludzi się właśnie spina, robi jakieś takie dramy. TikTok to nie jest chyba moja ulubiona aplikacja, ponieważ ze względu właśnie na ludzi, którzy tam są, nie chodzi mi o twórców, tylko chodzi mi bardziej o osoby, które oglądają to i po prostu wszystko biorą na poważnie. To mnie troszeczkę irytuje, ale pomijmy, robię to po prostu dla siebie, dla zabawy. Dalej mam Snapchata i pewnie bardzo dużo osób się zdziwi, ponieważ mówiłam Wam, że nie używam Snapchata, że nie mam Snapchata, ale jakiś czas temu założyłam dla znajomych, ponieważ dużo osób się mnie pytało właśnie ze znajomych, czy mam Snapchata, dlaczego go nie mam, czy nadal mam ten mój stary Snapchat, więc założyłam po prostu nowe konto i tam ze znajomymi rozmawiam, wysyłam jakieś zdjęcia, ale totalnie to nie jest aplikacja do nagrywania, wiecie, tych takich My Story, czy jak to tam się nazywało. Dalej mam Messengera, również jest to aplikacja tylko dla znajomych, ponieważ tam rozmawiam z ludźmi. Jeśli chodzi o Facebooka, to tam mnie możecie ewentualnie zaobserwować albo po prostu polubiać moje zdjęcia profilowe, bo Facebooka też mam tylko dla znajomych i dodaję tylko osoby, które znam, ale za to mam Instagrama. No wiadomo, także wchodzę na Instagrama i Wam pokazuję, jak wygląda moje konto. Tak jak Wam wcześniej wspomniałam, Instagram jest to jedna z moich ulubionych aplikacji. Uwielbiam dodawać zdjęcia, dzielić się z Wami moim życiem. No i tak jak widzicie, mam tutaj wyróżnione relacje na moim profilu. Między innymi taki aparacik, czyli tam znajdziecie zdjęcia stylizacji, które robiłam na Instagrama, więc możecie wpaść, tam jest po prostu więcej tych zdjęć i wszystko razem. Tak naprawdę zapraszam Was do tych wszystkich wyróżnionych relacji, bo często mnie pytacie o jakieś rzeczy, a tam możecie właśnie znaleźć odpowiedź. Kolejną wyróżnioną relacją są wypieki i na miniaturce jest właśnie mój tort. Tam znajdziecie, no właśnie, moje wypieki. W tej wyróżnionej relacji wypieki jest naprawdę bardzo dużo zdjęć, między innymi torty, które robiłam, jakieś makaroniki, bułeczki, tutaj jak widzicie jakaś karpatka, jest tego bardzo dużo, relacjonuję Wam wszystko właśnie na Instagramie, więc warto mnie obserwować, tutaj mój tort. Także tego jest dosyć sporo, także zapraszam Was właśnie do tej wyróżnionej relacji. Już niedługo mam w planach zrobić kolejny tort, więc obserwujcie mnie na bieżąco na Instagramie i pewnie tam jako pierwsi zobaczycie, jak wygląda. Więc obserwujcie mnie i to w sumie tyle, jeśli chodzi o tą wyróżnioną relację. Dalej jest Food Made by Me. Również zapraszam Was do tej relacji. W tej relacji już nie ma wypieków, tylko bardziej są to jakieś takie moje posiłki, jakieś naleśniki. Tutaj na przykład jakieś mamy budyń, jakieś kanapeczki, nawet jest pizza i nie wiem, czy jak oglądacie ten film, to już jest przepis na pizzę, ale bardzo dużo osób mnie o nią pyta, więc za kilka dni, może jak ten film już jest, wątpię, żeby przepis był. Już niedługo, w weekend, mam w planach zrobić pizzę. Nie chcę się teraz rozgadywać na temat gotowania i mojego pieczenia, ponieważ jest to temat rzeka i powiem Wam, że to jest moja ogromna pasja, uwielbiam to robić, mnie to tak fascynuje, inspiruje, więc jeśli chodzi o pizzę, to ja zawsze udoskonalam przepis i chcę Wam podać taki, żeby był jak najlepszy, więc za kilka dni też dodam Wam po prostu przepis na Instastory, abyście mogli z niego skorzystać, bo wiem, że bardzo dużo osób mnie pyta o niego. Pizza wyszła naprawdę przepyszna, a oprócz tego właśnie w tej wyróżnionej relacji macie jakieś takie moje posiłki, więc możecie wpaść, zobaczyć. Moja plansza, tutaj też Wam zachęcam, jeśli jeszcze jej nie widzieliście, plan na dziś, zostań w domu. Jest to plansza, którą sama stworzyłam, możecie sobie właśnie ją zescreenować, dodać na swojego Instagrama, ale dobra, już nie gadam o Instagramie, powiem Wam, że uwielbiam, 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 więc zapraszam Was serdecznie, Mela Modela Yty. Przechodzę dalej i jest tutaj aplikacja YouTube Studio, jest to taka aplikacja połączona z YouTube'em dla twórców, żebym po prostu kontrolowała moje filmy, nie wiem, serduszkowała Wasze komentarze, dodawała miniaturki. Dalej mam Pinteresta, powiem Wam, że nie wiem, co o nim sądzić, ponieważ jest to aplikacja, która jest po prostu kopalnią inspiracji w różnych dziedzinach, moda, gotowanie, wystrój wnętrz. Ja na przykład tutaj mam jakieś, nie wiem, tapety na telefon i gotowanie, ponieważ to najczęściej tutaj szukam, ale przyznam Wam, że muszę bardziej zagłębić się w Pinteresta, bo wiem, że jest to super aplikacja, tylko po prostu trzeba znaleźć sobie odpowiednie rzeczy, które chcemy tam wyszukiwać, mieć jakieś odpowiednie frazy. Dalej mam Netflixa, czasami coś tam sobie obejrzę, ale powiem Wam, że jestem jednak fanką oglądania na laptopie, na telefonie jakoś tak, nie wiem,
nie umiem oglądać, po prostu ten mały ekran jakoś tak mi przeszkadza, nie wiem. Nie mogę wam też polecić jakichś moich seriali czy filmów, bo często wam wspominałam właśnie na live'ach, że ja nie mam swoich ulubionych filmów ani seriali, ponieważ ja po prostu jestem niecierpliwa i często obejrzę jeden odcinek jakiegoś serialu, a później nie dokończę, więc nic niestety nie mogę wam polecić. Dalej mam na następnej już karcie porady, podcasty, lokalizator, skróty i powiem wam, że to są aplikacje, które już były na iPhone'ie, wiadomo. Jeśli chodzi o lokalizator, to jest to przydatna apka, ponieważ Julka raz zgubiła telefon i dzięki właśnie tej aplikacji lokalizatora go odnalazłyśmy, więc powiem wam, że czasami może uratować życie. Jeśli chodzi o te skróty czy porady, podcasty, to ja za bardzo z tego nie korzystam. Dalej jakieś pliki i później taki folder. No i tutaj mam jakiś dyktafon, giełda, w ogóle z tego nie korzystam. Dalej mam Apple TV, też z tego w ogóle nie korzystam, nie wiem, zagłębię się w ten temat. Dalej mam Dom, taką aplikację. Powiem wam, że ja z wielu aplikacji, które są na iPhone'ie, po prostu nie korzystam. Dajcie mi koniecznie znać, jak to jest u was, ale większość po prostu ja bym usunęła z mojego telefonu i zostawiłabym, wiecie, tylko jakiś telefon, Safari i jakieś wiadomości. Następnie jest iTunes Store i Photomath. Powiem wam, że to jest fajna aplikacja, jeśli chodzi o matematykę, żeby na przykład sobie sprawić jakieś obliczenia. Ja za bardzo z nim nie korzystam, bo u mnie rzadko na matematyce są jakieś takie obliczenia, tylko bardziej mamy jakieś zadania, więc no nie zawsze ta aplikacja po prostu się sprawdza, ale w niektórych przypadkach jest naprawdę pomocna. Dalej mam aplikację Teams. Jest to aplikacja, ponieważ będę prowadziła taką jedną rozmowę wideo, wiadomo teraz kwarantanna, nie można się spotkać, więc jest mi po prostu potrzebna ta aplikacja. To jest chyba Teams połączony z Microsoft Teams, coś takiego. I ostatnia część mojego telefonu jest to edycja zdjęć, taki folder. I tutaj mam jakieś aplikacje, które są mi potrzebne do przerabiania moich zdjęć, do jakby dodawania kolorów na Instagrama. I moją ulubioną aplikacją jest Lightroom. Kiedyś używałam filtrów, możecie to zobaczyć na moim Instagramie, jeśli sobie pojedziecie trochę w dół. Kiedy dodawałam te filtry, to moje zdjęcia były po prostu w innych kolorach, ale teraz stawiam na naturalność. I tutaj pokażę wam moją przeróbkę zdjęcia na Instagrama. Tutaj widzicie zdjęcie, które jest już ładnie przerobione, a tak było wcześniej, więc różnica jest naprawdę niewielka. Ja dodaję tylko troszkę kolorków. Jeśli chodzi o PixArt, to powiem wam, że jest to nawet spoko aplikacja do robienia jakichś kolaży, ale u mnie psuje dość bardzo jakość zdjęcia. Dalej mam jakąś aplikację, którą dopiero zainstalowałam i podobno ona jest spoko, ale jeszcze z niej nie korzystałam, więc nie mam wyrobionej opinii, więc wam nie polecę, nie wiem, czy to jest do robienia jakichś takich miniaturek, może też tutaj robić właśnie jakieś kolaże, zobaczę, przetestuję. Dalej mam Facetune, również z tej aplikacji rzadko korzystam, ponieważ też psuje jakość zdjęć u mnie, więc nie wiem, ja staram się dodawać zdjęcia takie, żeby były dobrej jakości i żeby były mało przerobione w małej ilości aplikacji. Ostatnia aplikacja do edycji zdjęć jest to InShot. Powiem wam, że przerabiałam tutaj jakiś filmik i nawet spoko się sprawdziła ta aplikacja, także do jakichś filmików chyba też można zdjęcie tutaj przerabiać, ale ja nigdy tego nie robiłam. Dalej mam folder gry, nie ze wszystkich korzystam, mam tutaj Candy Crush, Dear Monkey. Powiem wam, że na moim poprzednim telefonie miałam również właśnie połączenie z tym zegarkiem. Ta aplikacja to był hit, jeśli chodzi o chodzenie do szkoły, ponieważ ona mi się zawsze będzie kojarzyła z lekcjami, no może nie tak z lekcjami, po prostu ze szkoły. Grałyśmy sobie po prostu na moim zegarku. Miałam chyba czwarty czy piąty poziom, a teraz mam niestety pierwszy, ponieważ musiałam zainstalować po prostu ją od nowa. Dalej mam Crossy Road, chyba każdy kojarzy tą grę. Musimy uważać na samochody i sobie przechodzimy. W sumie nic szczególnego, ale ta gra jest nawet spoko. Następna gra jest to Traffic Razer. Pokazywałam wam już chyba ją w poprzednim What's on my phone. Jest to gra, którą lubię. Kiedyś miałam naprawdę taki drogi samochód, ponieważ ciągle w nią grałam w wakacje. Ja naprawdę, jak jeszcze chyba nie nagrywałam na YouTubie, to właśnie bardzo lubiłam tą grę. Ale za to gra, którą lubię, nie wiem czy ją można nazwać grą, jest to Milionerzy Quiz. Powiem wam, że mega mi się podoba. I normalnie możemy sobie odpowiadać na jakieś pytania z milionerów, więc to w sumie tyle. Następna gra jest bardzo wciągająca. Kiedyś ją mega lubiłam, teraz już rzadziej w nią gram, ale też jest spoko. I ostatnią aplikacją grą jest Logo Quiz. Po prostu tutaj odgadujemy sobie loga. Mam akurat teraz pierwszy poziom, bo niedawno ją zainstalowałam, kilka dopiero sobie odgadłam. Kolejny folder są to zakupy. Mam tutaj Bershkę, H&M, Zarę i Sephora. Ostatni folder jest to jedzenie i pewnie zapytacie się, co to jest takiego. I powiem wam, że są to po prostu aplikacje,
aplikacje związane z gotowaniem, z pieczeniem, są tu różne przepisy. Jeśli chodzi o tą pierwszą aplikację Fooder, to jestem z niej mega zadowolona, mogę ją Wam polecić z czystego serca, ponieważ tutaj po prostu zapisujemy sobie przepisy z internetu, żeby mieć wszystko w jednym miejscu. Kopiujemy linki, później nam się to wszystko wyświetla i normalnie, powiedzmy, mam tutaj brownie i nie muszę wchodzić na jakąś stronę, tylko mam na przykład właśnie z kwestii smaku i wszystkie składniki, przygotowanie mi się tutaj wyświetla, więc jestem z tej aplikacji bardzo zadowolona. Kopiujemy sobie właśnie jakieś linki, można też swoje przepisy tutaj napisać, więc jest to fajna aplikacja. A dalej moje wypieki, tutaj też są jakieś właśnie przepisy na ciasta, lody, czekolada, serniki. I ostatnia aplikacja, również związana z jedzeniem, tutaj mamy również jakieś rzeczy na słono, właśnie jakieś zupy, dania główne, najczęściej są to właśnie jakieś przepisy, więc czasami z tego można skorzystać, coś tam mieć jakąś taką inspirację, ale przyznam Wam, że z tych dwóch ostatnich aplikacji tak rzadko korzystam, więc to wszystko jeśli chodzi o mój telefon, tak wyglądają moje aplikacje, uważam, że nie mam nic szczególnego, o, zapomniałam prawie, tutaj na dole mam jeszcze taki pasek, mam tutaj telefon, Safari, wiadomości i Gmail, więc to w sumie tyle. Oczywiście dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy macie do polecenia jakąś fajną aplikację, która mnie by się sprawdziła. Ja będę na pewno czytać, więc podzielicie się w komentarzach właśnie Waszymi ulubionymi aplikacjami, może macie jakąś grę do polecenia, jakąś właśnie aplikację związaną z gotowaniem. A to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję za poświęcone nagranie czasu. Wsiaki, pa!